Prezydent Joe Biden zadeklarował, że udzieli nam wsparcia w postaci amerykańskich ekspertów, którzy pomogą nam w badaniu miejsca tego tragicznego zdarzenia. Także to będzie działanie tutaj wspólne, można powiedzieć właśnie sojusznicze. Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej, ale to wszystko jest w tej chwili jeszcze w trakcie badania. Apeluję do wszystkich Polaków, aby zachować spokój wokół tej tragedii. Bądźmy rozważni, nie dajmy sobą manipulować. Weryfikujemy, jak Państwo wiecie, przesłanki wykorzystania artykułu 4 sojuszu, czyli konsultacji wszystkich członków sojuszu dotyczących właściwej odpowiedzi. Jesteśmy w bardzo intensywnym kontakcie z sojusznikami. This morning, we've already met with our fellow NATO and G7 leaders to address Russia's latest missile strikes against Kyiv and Western Ukraine. It's just, it's merciless. And it's, I think it borders on, anyway, it's way over the top.
what they're doing. And the moment when the world leaders here in Bali are seeking to make progress for world peace, Putin is striking civilian targets and children and women. I mean, it's almost, in my words, not your barbaric.